Cześć, witam na kanale Smart Test. Dzisiaj zapowiadana już jakiś czas temu recenzja najnowszego boksa Homatix. Jest to boks R4K. Jak może pamiętacie, prawie dokładnie 2 miesiące temu przygotowywałem dla Was recenzję również boksa marki Homatix. Był to boks Q. No i wówczas wydawało się, że jest to jeden z najciekawszych boksów, jakie wówczas był dostępny na rynku. Natomiast jak się okazuje, minęło niecałe 2 miesiące i pojawiła się bardzo ciekawa alternatywa dla tamtego urządzenia, czyli boks R, który przede wszystkim różni się pod względem designu, ale też różni się, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, oprogramowanie, które w przypadku tego urządzenia jest już nieco nowsze, no i ta specyfikacja również jest mocniejsza, dlatego też dzisiaj zapraszam Was do recenzji właśnie Homatix Box R4K. Na początek oczywiście jak zwykle zapoznajmy się z zawartością tego zestawu. I tak wygląda cały zestaw po wypakowaniu z pudełka. Jak widzicie, kompletne rozwiązanie, ponieważ oprócz naszego boksa, pilota zdalnego sterowania, zasilacza, znajdziemy też w zestawie już przewód HDMI do podłączenia tego urządzenia do telewizora. Szkoda, że nie jest on tutaj w białym kolorze, ponieważ znacznie bardziej by nam pasował tutaj do całości. Są też w zestawie baterii. Zasilacz jest to zasilacz 12V, 12V, 1A. No i teraz przejdźmy już do samego boksa. Zobaczmy sobie jego budowę, wykonanie. Jak widzicie, tym razem mamy urządzenie w białej obudowie. No i myślę, że ono się prezentuje zdecydowanie lepiej niż w przypadku boksa Q, który mieliście okazję zobaczyć w sierpniu. Sama jakość wykonania, jakość tego tworzywa, myślę, że na wysokim poziomie, nie palcujące się, matowe. Myślę, że też będzie się nieźle zachowywało, jeżeli chodzi o utrzymanie go w czystości. Na froncie jedna dioda tutaj LED. Zobaczymy, jak to podświetlenie będzie wyglądało, jak sobie podłączymy ten boks do tutaj telewizora. Od góry tylko logo marki Homatix. Tutaj żadnych innych elementów nie znajdziemy. Od spodu mamy podgumowane, miękkie nóżki nie rysujące nam powierzchni. Mamy też przycisk recovery mechaniczny w tym miejscu od spodu. No i teraz zobaczcie. Krawędź lewa jest wolna. Na prawej krawędzi mamy dwa złącza USB do podłączenia jakichś tutaj urządzeń zewnętrznych. Jedno złącze jest to złącze USB 2.0, natomiast drugie złącze jest to już szybkie USB 3.0. Mamy też czytnik kart microSD. No i teraz tylna krawędź. Wejście zasilania, wejście sieciowe LAN, wyjście HDMI, wyjście AV, wyjście optyczne. No i mamy też USB typu C, czyli tutaj to nowoczesne, również do podłączenia jakichś tutaj akcesoriów, na przykład tunera DVB T2, który Wam pokazywałem w przypadku recenzji boksa Q. I taki tuner też będę chciał Wam dzisiaj pokazać w połączeniu z tym boksem, ponieważ został mi po poprzedniej recenzji, więc również sprawdzimy sobie tutaj działanie telewizji naziemnej na tym urządzeniu. Jeżeli chodzi o wyposażenie w złącza, to tak naprawdę jest ono identyczne jak w wersji Q. Tutaj się nic nie zmieniło. Natomiast chciałem tutaj powiedzieć na temat przewagi tego typu urządzeń, czyli boksów właśnie pudełkowych, a boksów typu stick wpinanych bezpośrednio do złącza HDMI telewizora. Taki boks mieliście okazję zobaczyć kilka dni temu na moim kanale. Był to boks Next Google TV. No i w przypadku tamtych urządzeń nie mamy możliwości podłączenia dysków zewnętrznych, karty microSD, pendrive'ów, no i też nie mamy możliwości podłączenia internetu przewodowo. Dlatego jeżeli na tych opcjach Wam zależy, to myślę, że wybór tego typu urządzenia, takiego boksa, będzie znacznie lepszym rozwiązaniem. Ok, tyle odnośnie samego boksa na razie. Teraz zobaczmy sobie pilota zdalnego sterowania. Jeżeli chodzi o tego pilota, to konstrukcja niemal identyczna jak w wspomnianym boksie
Next Google TV, czy też na przykład boksie Stronga, który również niedawno był na moim kanale, czyli identyczny układ przycisków. Natomiast tutaj mamy tą białą konstrukcję, która na pewno się wyróżnia na tle innych tego typu urządzeń. No i myślę, że jest to bardzo dobry kierunek. Jeżeli chodzi o atuty takiego pilota, to przede wszystkim jest to pilot Bluetooth, czyli nie musimy celować nim w odbiornik. Będzie nam tutaj działał nawet jeżeli takiego boksa sobie gdzieś schowamy. No i druga sprawa, oczywiście jest to pilot też z wbudowanym mikrofonem, z obsługą asystenta Google, z obsługą wyszukiwania głosowego, materiałów w serwisach streamingowych i tak dalej, co zresztą sobie też jeszcze dzisiaj sprawdzimy. Tyle odnośnie tutaj tego zestawu i jego wykonania. Natomiast zanim sobie go podłączymy do telewizora, to powiem Wam jeszcze o tych różnicach w porównaniu do wersji Q. Przede wszystkim, co się zmieniło? Mamy tutaj już Androida TV w wersji 11, czyli tutaj nowsza wersja w porównaniu do boksa Q, gdzie mieliśmy wersję 10. Mamy też więcej pamięci wewnętrznej na nasze dane, ponieważ do tej pory było to 8 GB pamięci na nasze dane, teraz mamy już 16 GB. O wyglądzie Wam już powiedziałem. Następnie w tej wersji, czyli w wersji R, mamy już pełnoprawną obsługę kodeka AV1, czego nie było w poprzedniej wersji. Następnie zmienił się procesor. Nadal jest to AM Logic S905, ale tym razem już X4, gdzie w poprzedniej wersji było to tylko X3, czyli szybszy, nowocześniejszy, bardziej wydajny procesor. Jeżeli chodzi o dźwięk, mieliśmy dźwięk Dolby, teraz mamy tutaj Dolby oraz Dolby Digital Plus, czyli kolejna zmiana. No i zmiana, jeżeli chodzi o łączność Bluetooth, do tej pory było to 4.2, teraz już jest Bluetooth w wersji 5.0. To są takie najważniejsze zmiany, natomiast teraz sobie już podłączmy tego boksa do telewizora, no i zapoznajmy się z jego działaniem. Ok, jak widzicie, mam już podłączony boks do telewizora. Przy okazji możecie tutaj zobaczyć, jak wygląda tutaj to podświetlenie. Mamy tutaj taką niebieską diodę po środku, delikatne światło, więc tutaj nie będzie Wam przeszkadzało. Wygląda to nieźle. No i teraz, jak widzicie, nasz główny panel, czyli typowy Android TV. Ostatnio mieliście okazję zobaczyć, jak wygląda system Google TV w przypadku boksa Next Google TV. Teraz dla odmiany właśnie mamy Androida TV, również najnowszej wersji 11. Tak więc tutaj tak to wygląda, czyli mamy podział na aplikacje oraz propozycje tutaj z różnych serwisów VOD, które sobie zainstalowaliśmy na tym urządzeniu. Ja sobie tutaj doinstalowałem kilka aplikacji do testów, żebyście mogli zobaczyć. Bez problemu działa Netflix, Disney+, HBO Max, Player, Polsat Box Go i tak dalej, ale o aplikacjach sobie powiemy za chwilę. Natomiast teraz chciałem przejść do ustawień tego boksa. Oczywiście nie będę tutaj pokazywał tych wszystkich ustawień, natomiast chciałem zwrócić Waszą uwagę na jedną rzecz, a mianowicie zobaczcie, na pilocie mamy trzy przyciski zaprogramowane pod YouTube, Netflix, Prime Video oraz taki czwarty przycisk z taką rakietą i to jest przycisk programowalny. I teraz zobaczcie, w tym miejscu tutaj mamy możliwość zaprogramowania tego przycisku. Ja sobie tu przypisałem aplikację Disney+, natomiast jak widzicie, wszystkie aplikacje, które sobie instalujemy na tym boksie, mamy możliwość przypisania do tego klawisza. Tak więc fajne rozwiązanie, ponieważ nie jesteśmy tutaj przywiązani do tego, co nam producent tutaj narzuca, tylko możemy we własnym zakresie sobie taką aplikację pod taki przycisk zapisać. Weźmy sobie może teraz szybko do aplikacji i pokażę Wam ID64, czyli specyfikację techniczną tego boksa. Jak widzicie, procesor AM Logic, tak jak Wam wspominałem, jest to dokładnie jednostka, tutaj nie będzie pisało, ale S905X4, 2 GB pamięci RAM, no i mamy tutaj te nasze 16 GB pamięci wewnętrznej. Jeżeli chodzi o ten procesor, 4 rdzenie Cortex A55, taktowany zegarem 2,04 MHz. Następnie, jeżeli chodzi o grafikę, Mali G31,
No i tu oczywiście ustawienia sieci Androida, wersja Androida, Android TV w wersji 11. No i druga rzecz, którą chciałem Wam pokazać, czyli druga nasza aplikacja testowa DRM Info, którą Wam zawsze pokazuję, ponieważ to jest oczywiście istotna informacja odnośnie zabezpieczeń WideVIN i możliwości oczywiście odtwarzania materiałów wideo z aplikacji VOD typu Netflix, Disney+, HBO Max w tych najwyższych rozdzielczościach. I tutaj jak widzicie vendor Google, czyli mamy certyfikację i poziom zabezpieczeń L1, czyli wszystkie materiały w tych wysokich rozdzielczościach będą Wam na tym urządzeniu działały. Czyli jeżeli szukacie właśnie boxa pod te najbardziej popularne aplikacje VOD, to jest to właśnie urządzenie dla Was. No i teraz jeżeli chodzi o same aplikacje, oczywiście mamy dostęp do sklepu Google Play, czyli tego sklepu, gdzie znajdziemy oczywiście wszystkie te aplikacje, z których najczęściej korzystamy. Oczywiście jest to sklep pod Android TV, czyli pod aplikacje przystosowane do obsługi pilotem zdalnego sterowania. Czyli nie są to takie aplikacje, które macie w Waszych telefonach, ale aplikacje takie jak właśnie znajdziecie w sklepie Android TV. Jak takie aplikacje działają? Oczywiście tutaj nie ma problemów z uruchamianiem takich aplikacji. Jak widzicie, one nam się tutaj bez problemu uruchamiają. To na przykład jest Disney+. Zobaczcie, sterowanie za pomocą pilota. Przejrzysty ekran, bardzo łatwe zarządzanie. Jeżeli chodzi o czas uruchamiania poszczególnych materiałów wideo, to zobaczcie, klikamy materiał wideo, następuje jego ładowanie i praktycznie już możemy go oglądać. Jeżeli chodzi o zarządzanie w tej aplikacji, ustawienia i wybór dźwięku, wybór napisów, tutaj nie ma żadnych problemów. Prosta obsługa, bardzo przejrzysty interfejs. No i łatwo możemy sobie tą aplikacją zarządzać. Ok, przechodzimy do kolejnej aplikacji. Może to Wam pokażę jeszcze HBO Max. I tutaj również, jak widzicie, też sterowanie za pomocą pilota. Bardzo łatwe. Nie stanowi to żadnego problemu. No i oczywiście odtwarzanie materiałów wideo również bezproblemowe. Zobaczmy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o sterowanie, zarządzanie w takiej aplikacji. Tutaj również na dolnym pasku mamy ustawienia i możemy sobie wybrać ścieżki dźwiękowe, napisy do takiego filmu. Jeżeli chodzi o poruszanie się po tej osi czasu, to jak widzicie, tutaj możemy przechodzić za pomocą pilota, przewijać do przodu, do tyłu, odtwarzać materiały, zatrzymywać. Tak więc również w pełni funkcjonalna aplikacja. Netflix oczywiście również bardzo prosta obsługa. No i co ważne, mamy tutaj możliwość zainstalowania aplikacji Player, bo tego na przykład nie było. Można zrobić w prosty sposób w boxie Next Google TV, gdzie mieliśmy do dyspozycji system Google TV. Tutaj w przypadku Android TV w tej wersji 11 i w przypadku boxa Homatic Box R, jak widzicie, bez problemu mi się tą aplikację udało zainstalować. I tutaj jak widzicie, również wszystko działa bez problemu. Również obsługa pilotem zdalnego sterowania, bardzo łatwa, łatwe sterowanie, zarządzanie aplikacją. Więc pod aplikację Player również ten box się świetnie nadaje. Oczywiście aplikacje typu Polsat Box Go, czy też jakieś innych tych platform też działają na tym urządzeniu. Teraz przejdźmy do aplikacji YouTube. Pokażę Wam tutaj w aplikacji może działanie właśnie tego boxa z wysokimi rozdzielczościami oraz może od razu pokażę Wam możliwość wyszukiwania głosowego, czyli działanie tego asystenta Google. Przyciskamy przycisk asystenta 4K Demo Sony. No i zobaczcie, bez problemu nam się wszystkie materiały wyszukują. No i teraz sobie otworzymy takie demo. Pokażę Wam, jak to wygląda na tym boksie. No i teraz zobaczcie, materiał nam się otwarza. Nie ma tutaj problemu. Przejdźmy sobie do ustawień. Wybierzmy sobie jakość i zobaczmy. Maksymalnie może być to rozdzielczość 4K. I taką rozdzielczość tutaj bez problemu uruchomimy. Następnie wybierzmy sobie statystyki dla nerdów, żeby tutaj sprawdzić sobie, czy rzeczywiście mamy tą wysoką rozdzielczość. Jak widzicie, mamy 4K przy 60 klatkach na sekundę. No i tutaj wszystko działa
bez żadnych problemów, pełna płynność. Natomiast chciałem jeszcze pokazać Wam jedną rzecz, jeżeli jesteśmy tutaj przy materiałach na aplikacji YouTube. Sprawdźmy, czy poprawnie działa tutaj obsługa kodeka AV1, czyli przejdziemy sobie do wyszukiwania AV1. I teraz mamy tutaj wyszukane filmy, które powinny nam tutaj działać z tym kodekiem AV1. Zaraz zobaczymy. No i jak widzicie, kolejny materiał wideo w 4K, tym razem przy 24 klatkach na sekundę, ale właśnie kodowany kodekiem AV1. No i jak widzicie, bez problemu jesteśmy w stanie go sobie tutaj uruchomić. Tak więc pod tym względem HOMAT XBOX R tutaj wpisuje się świetnie. Wracamy do naszego głównego panelu. Teraz jeżeli chodzi o jakieś uruchamianie aplikacji głosowo, to zobaczmy. Uruchom aplikację Player. No i zobaczcie, automatycznie aplikacja Player została uruchomiona poprzez właśnie wywoływanie głosowe. Czyli tutaj też bardzo dobre, sprawne działanie tego urządzenia. Teraz jeszcze chciałem na chwileczkę wrócić do sklepu Google Play i zobaczcie, w sklepie oprócz oczywiście tych wszystkich aplikacji VOD możemy też sobie pobierać gry wideo, na przykład takie jak samochodówki, jakiś Asphalt 8, mamy tutaj różne gry planszowe i tak dalej. Natomiast jeżeli chcecie korzystać z tego boxa jako konsoli do gier, to oczywiście musicie do niego podłączyć jakiś zewnętrzny kontroler, na przykład od PlayStation czy też jakiś inny, lub też klawiaturę, myszkę i wówczas mamy taką mini konsolę do gier. Możemy na dużym ekranie grać sobie właśnie w te wszystkie gry, tak jakbyśmy tutaj dysponowali podłączonym komputerem czy też właśnie konsolą typu Xbox czy też PlayStation. Tak więc bardzo fajna też sprawa dla osób, które nie mają konsoli, a chciałyby nieco pograć sobie w gry na dużym ekranie. Ok, wiemy już, że świetnie działają aplikacje VOD, natomiast tutaj chciałem jeszcze Wam pokazać, tak jak Wam obiecałem, podłączyłem sobie tutaj ten tuner DVB-T2, zainstalowałem sobie aplikację Live TV. Tą aplikację pobrałem sobie też ze sklepu tutaj Google Play. No i teraz jak widzicie, kanały nam się wyszukały, mogłem je wyszukać. No i oczywiście możemy sobie je tutaj oglądać na dużym ekranie. Do zarządzania na pilocie mamy przycisk do zmiany kanałów. No i zobaczcie, szybka zmiana kanałów, płynne działanie. No myślę, że jak na taką funkcję dodatkową do Android Boxa, no to bardzo fajna sprawa. Myślę, że warto tutaj z tego skorzystać, czyli dokupić sobie właśnie taki tuner DVB-T2 i na jednym urządzeniu mieć cały Smart TV oraz obsługę właśnie kanałów telewizji naziemnej. Jeżeli chodzi o jakieś tutaj funkcje tej aplikacji, to mamy tutaj przewodnik po kanałach w bardzo tutaj przyjemnej formie. Możemy sobie sprawdzać program telewizyjny dla poszczególnych kanałów. Co ponadto, mamy tutaj też harmonogram nagrań. Następnie mamy też edycję kanałów. No i przechodzimy do instalacji kanału wyszukiwania, bo tutaj chciałem na chwileczkę pokazać Wam jedną rzecz, ponieważ w przypadku recenzji Boxa Q wspominałem, że nie działa nam wyszukiwanie 8 multiplexu na kanale 7. No i tutaj jeżeli chodzi o te ustawienia, to rozwiązałem nieco ten problem, po prostu wybierając tutaj inny kraj, na przykład niech to będą Włochy, mamy możliwość wybrania kanału na przykład 7. Z tym, że tutaj jeżeli Wam by coś nie działało, to musicie wpisać ręcznie częstotliwość w kilohercach, ponieważ jeżeli wybrałem sobie kanał 7 Włochy, to tam częstotliwość tutaj się nie zgadzała i przez to nie mogłem wyszukiwać kanałów na poprzednim dekoderze, jak też tutaj właśnie na tym boksie. Po zmianie tutaj ręcznym tej częstotliwości na taką, jaka jest na Waszym nadajniku, jak widzicie, pojawia nam się siła sygnału i jakość, no i wszystkie kanały się już wyszukują prawidłowo. Tak więc za pomocą tego zewnętrznego boksu możemy wszystkie kanały tutaj wyszukiwać. Tak więc jak widzicie, HOMAT XBOX R4K po dokupieniu takiego zewnętrznego tunera też świetnie się sprawdza jako tuner telewizji naziemnej. Tak więc nie tylko aplikacje VOD,
nie tylko funkcję Smart TV, ale też możliwość oglądania kanałów telewizji naziemnej. I może jeszcze na koniec Wam pokażę przeglądarki internetowe, jakie są dostępne w sklepie Google Play. Oczywiście nie znajdziemy tutaj takich typowych przeglądarek jak Chrome, Opera, nie wiem, Mozilla i tak dalej. Musimy korzystać z takich przeglądarek tutaj, które są przystosowane pod obsługę właśnie pilotem zdalnego sterowania, czyli na przykład taka przeglądarka jak TV Internet. Ja sobie taką przeglądarkę zainstalowałem i zobaczcie, jak taka przeglądarka wygląda, jak wygląda obsługa takiej przeglądarki z pozycji właśnie tego boxa telewizora. Przechodzimy do wyszukiwania. I tutaj bardzo pomocne jest wyszukiwanie głosowe, czyli ten mikrofon. Klikamy w niego wp.pl. Jak widzicie, automatycznie nam się tutaj uzupełnia. Teraz wystarczy, że tym kursorem najedziemy na wyszukany link, uruchamiamy stronę, no i jak widać, możemy praktycznie od razu sobie ją przeglądać. No i teraz oczywiście, jeżeli jakiś materiał nas interesuje, najeżdżamy na wybrany link, klikamy OK i taka strona, podstrona nam się od razu otwiera i możemy sobie ją również przeglądać, przesuwać, przewijać, wracać do początku. Cofamy przyciskiem tutaj wstecz, czyli wracamy na główną stronę. No i możemy oczywiście sobie wybierać kolejne linki, kolejne informacje, które nas będą interesowały. OK, na dzisiaj to będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o tą recenzję boxa Homatix Box R4K. Jak widzicie, urządzenie działa bardzo sprawnie, bardzo szybko. Przede wszystkim wspiera wszystkie aplikacje VOD, te najbardziej popularne, począwszy od Netflixa, poprzez Disney+, HBO Max, Playera, no i też oczywiście te wszystkie aplikacje już od Polsatu Box, od Kanał+, od innych tutaj platform multimedialnych. Oczywiście wszystkie materiały wideo działają w rozdzielczościach 4K z pełną płynnością. Jak widzieliście, mamy też obsługę kodeka AV1. Tak więc, no naprawdę urządzenie, myślę, że z najwyższej półki i na chwilę obecną chyba jeden z najciekawszych Android boxów, jakie możemy kupić na rynku. Dodatkowo box wspierający też, jak widzieliście, tunery zewnętrzne do telewizji naziemnej, czyli po dokupieniu takiego tunera mamy zarówno dostęp do funkcji Smart TV, do aplikacji VOD, do przeglądarek internetowych, ale również do telewizji naziemnej. Tak więc świetne rozwiązanie. Oczywiście w porównaniu do poprzednika, czyli do boxa Q, różnicą jest jedynie nowszy Android oraz nieco mocniejsza specyfikacja i ciekawszy moim zdaniem design. Natomiast jeżeli dysponujecie poprzednim modelem, czyli modelem Q, no to myślę, że jak na chwilę obecną jeszcze nie ma sensu zmieniać urządzenia, ponieważ te różnice w działaniu nie są aż tak duże. Natomiast jeżeli akurat jesteście na etapie wyboru Android Boxa do swojego telewizora, to myślę, że zdecydowanie warto zainwestować właśnie w Homatix Box R4K, ponieważ na chwilę obecną jest to na pewno jeden z najciekawszych Android Boxów, jakie możecie dostać na rynku, który przede wszystkim bezproblemowo działa z wszystkimi aplikacjami VOD. Z mojej strony na dzisiaj to by było już tyle. Ja Wam oczywiście dziękuję za uwagę. Proszę jak zwykle o łapkę w górę, o subskrypcję kanału i do zobaczenia już niedługo w kolejnych recenzjach na kanale Smart Test. Cześć!